Proszę Państwa, to było specjalne posiedzenie, któremu ja przewodniczyłem ze względów prawnych. W tym momencie to się zmieni za chwilę. Pan minister nie mógł wypełniać tej funkcji, którą będzie dalej wypełniał. W związku z tym musiałem wejść w jego rolę. Ale nie to jest informacja najważniejsza, chociaż ważna. Jeszcze raz podkreślam, pan minister w dalszym ciągu będzie przewodniczył temu komitetowi. A ważna jest treść obrad. Dlaczego komitet zebrał się w sposób, można powiedzieć, nadzwyczajny? Z tego względu, że mamy przynajmniej potencjalnie nową sytuację na Białorusi. Obecność tam grupy Wagnera, z danych, którymi w tej chwili dysponujemy, można sądzić, że to będzie około 8 tysięcy żołnierzy. To jest element, który jest groźny dla Ukrainy i Ukraińcy sobie z tego zdają sprawę. Jest potencjalnie groźny także dla Litwy, no i wreszcie może także być groźny dla nas. Może oznaczać nową fazę wojny hybrydowej, fazę znacznie trudniejszą niż ta, z którą mieliśmy do czynienia dotąd. I w związku z tym zostały podjęte decyzje odnoszące się do wzmocnienia naszej obrony na granicy wschodniej, zarówno jeżeli chodzi o pewne przedsięwzięcia doraźne, jak i o takie przedsięwzięcia, które będą miały charakter trwały. Wzmocnienie odnosi się zarówno do zwiększenia sił, które będą tam stale obecne, jak i do zwiększenia ilości różnego rodzaju przeszkód i umocnień, które mają chronić naszą granicę, gdyby była ona atakowana. Nie ma oczywiście takiej pewności, ale polityka bezpieczeństwa jest z natury rzeczy nastawiona na najczarniejsze scenariusze i kierując się tą zasadą, musieliśmy tego rodzaju decyzje podjąć. I to chcieliśmy poprzez Państwa zakomunikować naszym obywatelom. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pan minister Mariusz Błaszczak. Bardzo dziękuję. Proszę Państwa, tak jak 2 lata temu pan premier Jarosław Kaczyński przewodniczył pracom Komitetu do Spraw Bezpieczeństwa Narodowego i Spraw Obronnych i wówczas zareagowaliśmy, wyprzedzając to wszystko, co wydarzyło się jesienią 2021 roku. Przypominam, wtedy doszło do ataku hybrydowego przeprowadzonego na Polskę z terytorium Białorusi przy użyciu migrantów sprowadzonych, zaproszonych przez reżim Łukaszenki na Białoruś, a potem przerzucanych na granicę i niejako zachęcanych do tego, żeby nielegalnie przekraczali granicę z Polską. A więc tak jak 2 lata temu zapewniliśmy bezpieczeństwo na granicy, co w rezultacie przyniosło utrzymanie granicy. Przypomnę, w połowie listopada doszło do szturmu polskiej granicy w okolicach Kuźnicy Białostockiej. Taki szturm miał miejsce, granica została utrzymana dzięki zapewnieniu bezpieczeństwa uprzedniemu przez właśnie decyzje podejmowane przez Komitet do Spraw Bezpieczeństwa i Spraw Obronnych, któremu przewodniczył pan premier Jarosław Kaczyński. Tak i teraz decyzja została podjęta o wzmocnieniu granicy. Oczywiście za bezpieczeństwo na granicy państwowej odpowiada przede wszystkim Straż Graniczna, ale również Wojsko Polskie jest zaangażowane. Przypomnę, że ogrodzenie tymczasowe zostało wykonane przez wojska inżynieryjne. Teraz mamy już ogrodzenie stałe, ale jest ono także wzmacniane przez patrole wojskowe. I tak będzie większe natężenie tych działań. Związane jest ono z zagrożeniami, jakie niesie z sobą przerzucenie grupy Wagnera na Białoruś. To ludzie, którzy są doświadczeni w boju, to są ludzie zdemoralizowani, ale jednocześnie groźni, dlatego że poprzez swoją demoralizację nie szanują jakichkolwiek zasad. Mamy świadomość tych zagrożeń, w związku z tym
odpowiednie decyzje zostały podjęte. Dziękuję. Dziękuję bardzo, panie ministrze. Szanowni państwo, teraz przechodzimy do pytań. Bardzo proszę o jedno pytanie od każdej redakcji, która ma ochotę zadać pytanie. Bardzo proszę. Dzień dobry, Wiktoria Nicolak, Polska Agencja Prasowa. Chciałabym dopytać o to wzmocnienie na granicy z Białorusią. O jakim wzmocnieniu, jaką liczbą funkcjonariuszy, żołnierzy, ewentualnie sprzętu mówimy? Dziękuję. Dziękuję bardzo. W tej chwili nie padają jeszcze konkretne liczby, ale to wzmocnienie będzie bardzo poważne i o ile aktywność grupy Wagnera będzie w jakiejś części czy też w całości skierowana przeciwko granicom Polski, przeciwko naszemu państwu, to będzie wzmocnienie na pewno co najmniej do tego poziomu, który tam był przed tym okresem, w którym natężenie ataków zaczęło spadać. Ja nie będę tutaj posługiwał się liczbami, bo nie jest to rzeczą zwykłą, żeby mówić, gdzie się umieszcza jaką ilość żołnierzy i funkcjonariuszy, ale to były siły poważne i także gotowe do przeprowadzenia poważniejszych operacji, gdyby ta sytuacja się jeszcze radykalnie zaostrzyła i tym razem będzie tak samo. Będziemy przygotowani na odparcie ataków nawet tak groźnej, dobrze wyszkolonej, zdeterminowanej, a jednocześnie mającej tą cechę, o której mówił pan minister, to znaczy szczególnie głęboka demoralizacja grupy wojskowej. Bardzo proszę, pan redaktor. Dzień dobry, Dawid Styś, Telewizja Polsat News. Panie premierze, panie ministrze, no to nie tylko polska granica, to też granica wschodniej flanki NATO. W związku z tym odnośnie bezpieczeństwa panowie mówiliście, że polityka przygotowywana jest na te najczarniejsze scenariusze. Czy w związku z tym jakieś rozmowy z NATO, być może ich jednostki dodatkowe, być może NATO obserwuje, jaka tam jest sytuacja, jakie ruchy są na Białorusi, czy w związku z tym rozmawialiście państwo z sojusznikami, czy może oni wspomogą też naszą granicę? Proszę państwa, oczywiście kontakty z sojusznikami są przez cały czas, ze wszystkimi sojusznikami, tymi z flanki, tymi, którzy są bardziej oddaleni, także z tym najważniejszym sojusznikiem. Była przecież rozmowa z szefem CIA, była rozmowa z Departamentem Stanu. Tych kontaktów było wiele, no ale my zakładamy, że obrona polskiej granicy przed atakiem hybrydowym to jest nasze zadanie. Natomiast gdyby to przybrało charakter ataku zbrojnego, no to wtedy oczywiście bylibyśmy już w sytuacji artykułu 5. Ale to jest stan, który oczywiście może nastąpić, ale nie traktujemy go w tej chwili jako szczególnie prawdopodobny. Tutaj wszystko wskazuje na to, że to będzie po prostu, jeśli w ogóle będzie, to będzie to zaostrzenie ataku hybrydowego, tylko że z użyciem ludzi no, nieporównanie groźniejszych niż emigranci. Jeśli mogę w imieniu redakcji wydarzeń jeszcze zadać pytanie, tym razem polityczne. Chodzi o komentarze pojawiające się i te dotyczące koalicji ewentualnej z Konfederacją. Mowa o sondażach, bo Konfederacja zyskuje. Pojawiają się komentarze, że ani Konfederacja, ani Prawo i Sprawiedliwość nie byłoby zamknięta na ewentualną koalicję. W związku z tym pytanie do pana, panie premierze, czy wykluczacie państwo koalicję z Konfederacją? Panie redaktorze, no wyszedł pan wyraźnie poza przedmiot dzisiejszej konferencji. Ja tu jestem w roli wicepremiera, a nie w roli szefa partii. Zobaczymy, jaki będzie wynik wyborów. My przez cały czas walczymy o to i w naszym głębokim przekonaniu mamy szansę, żeby mieć samodzielną większość. I to jest takie rozwiązanie, które uważamy za najlepsze, przede wszystkim dla Polski. Bardzo proszę, pani redaktor. Dzień dobry, Magda Szypiatowska, Fakty TVN. Panie prezesie, pytanie do pana. Czy to pan zażądał miejsca u szczytu rządowego stołu? Czy to pani redaktor, ale my jesteśmy na poważnej konferencji prasowej. To jest poważne też pytanie. To jest poważne pytanie? Tak, bo to było ważne wydarzenie. Czyli jeszcze raz powtórzmy. Redakcja TVN uważa, że najpoważniejszą kwestią w kraju w tej chwili jest takie pytanie, tak? Chcę się upewnić. Jest to jednak ważna kwestia. Więc prosiłabym, żeby pan prezes na to pytanie odpowiedział. Ale ja nie bardzo zrozumiałem w ogóle tego pytania. Może pani łaskawie będzie wyraźnie mówiła. W kontekście rządowego, szczytu rządowego, czy to pan zażądał miejsca u stołu, czy to Mateusz Morawiecki o to poprosił?
Panie redaktor, no moje stosunki z Mateuszem Morawieckim, panem premierem Mateuszem Morawieckim są naprawdę dobre i takie sprawy ustalamy między sobą, ale traktujemy to jako sprawy dyskretne. Także dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pani redaktor. Dobry, Małgorzata Miecarek, TVN24. Ja mam pytanie do pana premiera jako wicepremiera polskiego rządu, bo w takim charakterze, jak rozumiem, pan tu występuje. Żeby mógł się pan ustosunkować do tej deklaracji już w tej chwili 52 redaktorek i redaktorów naczelnych polskich mediów, którzy podpisali się pod deklaracją, że tu cytuję, będą bronić niezależności polskiego dziennikarstwa, a zarządzane przez nas redakcje będą solidarnie i konsekwentnie informować społeczeństwo o każdej próbie wpływania władzy na media. I to jest odpowiedź na próby wpływów rzekomo rządzących na media właśnie, które opisali redaktorzy naczelni Wirtualnej Polski oraz Onetu. Pani redaktor, ja sądzę, że mało jest państw, mówię o państwach demokratycznych na świecie, gdzie wpływ władzy na media jest tak minimalny. W gruncie rzeczy żaden, jak w Polsce, a już w szczególności na media opozycyjne, a te media opozycyjne są w zdecydowanej większości. To jest chwyt przedwyborczy, związany ze ścisłym związkiem tych mediów z opozycją polityczną. Patrzymy na to ze spokojem. To już tak to w Polsce w tej chwili wygląda, ale nie mamy zamiaru w żaden sposób reagować. A to twierdzi pan, że te sytuacje, które opisują pani redaktor, ale bardzo będę wdzięczny. Pani redaktor, będę wdzięczny, żeby następny. Ja już pani odpowiedziałem na pytanie. Tak, bardzo proszę. Wpływu nie ma pana zdaniem. Pani redaktor, bardzo proszę, my się ustosunkowaliśmy już do tego. Bardzo proszę, pan redaktor. Szanowni panowie premierze, Aleksander Mimier, portal niezależna.pl. To może w temacie konferencji, mowa tutaj oczywiście o kierunku wschodnim, o granicy z Białorusią. Zapytam zatem, czy wraz z pojawieniem się Wagnerowców na Białorusi istnieje jakiekolwiek ryzyko zwiększenia niebezpieczeństwa od strony północnej? Pytam tutaj o okolice Królewca, o terytorium Rosji. Dziękuję. Nie notujemy w tej chwili żadnych takich objawów. Jeżeli mogę dodać, my zabezpieczyliśmy granice również z obwodem królewieckim. To były działania podjęte już jakiś czas temu, także my reagujemy z wyprzedzeniem. Bardzo proszę, ostatnia redakcja. Panie premierze, panie ministrze, panie rzeczniku, chciałbym zapytać o kwestię związaną właśnie z bezpieczeństwem. Czy gdyby te jednostki w Polsce, całej Polsce jednostki nie były likwidowane przez Platformę Obywatelską i PSL, to czy takie decyzje byłyby dziś potrzebne? Ja tylko przypomnę, ponad 600 jednostek organizacyjnych Wojska Polskiego zostało zlikwidowanych. No byłyby potrzebne oczywiście, no bo przecież wtedy nie było sytuacji tego typu, jaką mamy w Polsce i wokół Polski, przynajmniej od 22 roku, od lutego 22 roku, a w gruncie rzeczy wcześniej już od 21 roku. Natomiast to były na pewno posunięcia o charakterze bardzo niebezpiecznym dla państwa i po prostu antypaństwowym. No, cechą naszej opozycji jest to, że ona w gruncie rzeczy polskiego państwa nie uznaje. No chyba, że rządzi, ale to nie jest tak, że w demokracji jedna formacja może uważać, że tylko ona ma monopol na rządzenie, a jeżeli nie ona rządzi, to już to państwo jakby jest nieważne. Jest ważne i mam nadzieję, że jeszcze doczekam czasów, kiedy będziemy mieli taką opozycję, która tą podstawę funkcjonowania w ogóle mechanizmu demokratycznego uzna, bo na razie niestety nie uznaje i to oznacza, że w gruncie rzeczy znajduje się też poza demokracją. Dziękuję bardzo. Jeszcze ostatnie pytanie. Bardzo proszę, pan redaktor. Radio RMF, Mariusz Piekarski, panowie ministrowie, panie premierze. A propos wzmocnienia tej granicy, jeśli nie chce pan podać, nie może pan podać liczebności tych relokowanych polskich jednostek. Mówimy o Wojsku Polskim, o Straży Granicznej, także o policji, o innych jednostkach. Jak to wzmocnienie ma wyglądać? To jest relokowanie bliżej granicy? Panie redaktorze, no ja bardzo przepraszam, ale to nie jest moim zadaniem mówienie o sprawach, które są co najmniej tajemnicą służbową, a często to są jeszcze tajemnice wyższej rangi. Także no niestety nie mogę panu odpowiedzieć. Chcemy, żeby ta granica, jeżeli oczywiście pewnego rodzaju przewidywania się potwierdzą, bo daj Boże, że się nie potwierdzą, była chroniona jeszcze mocniej niż była chroniona w trakcie tych ataków, z którymi mieliśmy do czynienia i które na pewno pan pamięta.